Reprezentuję Stowarzyszenie Krasnosławski Ruch Ekologiczny Viridis, a także myślę mieszkańców naszego powiatu Lubelszczyzny. Stowarzyszenie Viridis, jak nazwa wskazuje, zajmuje się ekologią, ale nie tylko, również szeroko pojętym dziedzictwem historycznym, kulturowym, a także budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. To jest jeden z naszych takich celów. Logiem stowarzyszenia jest wygięte drzewo umiejscowione w rynku miejskim, które udało nam się ocalić przed wycięciem, a skazane na wycięcie w związku z uznaniem przez urzędników go za nieestetyczne i zdeformowane. Drzewo, choć uznane za tak nieestetyczne, w rzeczywistości jest na tyle atrakcyjnym elementem miejskiego krajobrazu, że stanowi najczęściej wybierane tło do zdjęć przez turystów, osoby przyjeżdżające na różne wydarzenia, które się w mieście wydarzają. Kampania parkowa, kampania w obronie trawników i drzew, zaangażowała w znacznym stopniu społeczność lokalną i mieszkańców, którzy pomagali nam czy przy akcjach obsiewania trawników, czy o uczestnictwem w akcjach, które organizowaliśmy, w manifestacjach. Osobą, która zapoczątkowała niejako nasze działania w obronie trawników i drzew, była postać ponad 90-letniego byłego adwokata, który mocno angażował się w te sprawy, zbierając podpisy pod petycją, pisząc artykuły do prasy. Jednak był w znacznym stopniu bagatelizowany przez lokalną władzę. Podczas jednej z akcji, w ramach której wśród naszych postulatów było m.in. ustawienie śmietników na terenie rynku, przekopaliśmy również jedną ścieżkę, która przebiegała przez parkowy trawnik. W tą akcję zaangażowali się mieszkańcy, nie wykonywaliśmy tego sami, tylko przychodzili i popierali nas. Przynosili wodę w konewkach, prawda, bo jeszcze podlewaliśmy przez ponad tydzień aż do zajścia trawy. Podlewaliśmy ten trawnik, uzyskując wodę od mieszkańców. Efektem był zielony trawnik, na którym ustawiliśmy tabliczki z napisem "Tylko głupiec potrafi niszczyć to, co inni tworzą". Jeszcze z podpisem "Mieszkańcy w obronie trawników i drzew". I te tabliczki po prostu zostały uszanowane, tak jak i ta była ścieżka. Istotną kampanią, którą prowadzimy, jest kampania Dzika Rzeka, zmierzająca do ochrony terenów przyrodniczo cennych, ale również zapewnienia bezpieczeństwa, znaczy uwzględnienia interesów mieszkańców zamieszkających obrzeża Dolinę. I jedną z takich akcji, którą przeprowadziliśmy, była manifestacja przeciwko zabudowie terenów zalewowych, procederem notorycznie stosowanym jeszcze do niedawna. Nie wiem, jak dalej będzie sytuacja wyglądała. W ramach akcji przybyliśmy pod Urząd Miasta z pontonem, rozkładając worki wypełnione śniegiem, imitujące worki z piaskiem. Zainteresowaliśmy media regionalne, które skonfrontowały nasze stanowisko z stanowiskiem władz lokalnych, i tu padła deklaracja zastępcy burmistrza, cytuję: Krasnemu Stawowi wielka fala nie grozi. Po kilku zaledwie dniach doszło do wezbrania rzeki, do powodzi, gdzie odnotowano najwyższy stan na rzece Wieprz od lat 20. W naszym mieście mamy taki problem podstawowy z tym, że nie jest to miasto studenckie i ludzie tam ciągle uciekają z naszego miasta. W rezultacie jest problem z zasobami ludzkimi w stowarzyszeniu, prawda? I przez to też dla mnie, jako dla jednostki, która potrzebuje utożsamiania się z grupą, a nie działania według własnego widzimisię, potrzebuje takiego kontaktu z ludźmi, i myślę, że mimo że jesteśmy z innych krańców Polski, to tutaj znajdę to pewne jakieś oparcie.
prawda, i taką motywację dzięki temu do działania.